Servus, jeżeli zastanawiasz się, gdzie sprzedawać swoją muzykę, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Pierwszym rodzajem serwisów, w których warto, żeby znalazła się Twoja muzyka, są serwisy streamingowe. Takie jak Spotify, Tidal, Deezer, Google Play Music, Apple Music, Amazon Music Unlimited. Dlaczego warto się w nich znaleźć? Ponieważ posiadają miliony użytkowników. Wielu Twoich znajomych, wielu Twoich potencjalnych fanów właśnie będzie słuchało muzyki w jednym z nich. Kolejnym powodem są playlisty, które znajdują się w tych serwisach. Warto, żebyś zapoznał się z tymi playlistami i poszukał mniejszych, niszowych playlist, których właścicielami są nie te duże firmy, tylko użytkownicy tacy jak ja albo ty. Jeżeli już znajdziesz taką playlistę, to jedyne co musisz zrobić, to znaleźć ich właściciela. To znaczy, zdobyć do nich kontakt. Jeżeli już zdobędziesz ten kontakt, spróbuj do nich napisać i zapytać się, czy chcieliby przesłuchać Twój utwór i może rozważyć to, żeby zamieścić ten utwór w swojej playliście. Na pewno jest warto, nawet jeżeli playlista ma 60 czy 100 obserwatorów, ponieważ jeżeli usłyszy to chociaż jedna osoba z tych 60, to zawsze masz jednego fana więcej, prawda? Kolejnym rodzajem serwisu są serwisy pobraniowe, takie jak iTunes, Google Play, Amazon, Bandcamp czy 7 Digital. Największą zaletą serwisów pobraniowych jest to, że użytkownicy płacą za pobranie Waszych utworów, więc dostajecie bezpośrednio z tych transakcji pieniądze. Moim ulubionym z serwisów pobraniowych jest Bandcamp, ponieważ mogę tam dostarczać muzykę całkowicie sam, bez podpisywania umowy z dystrybutorem cyfrowym. Dlatego też polecam na początku zamieszczać muzykę na Bandcampie, zapoznać z nim się dokładnie, a dopiero potem myśleć o dostarczaniu muzyki do iTunesa i reszty. Kolejnym miejscem, gdzie możemy zarabiać na naszej muzyce, jest oczywiście YouTube. Można tam zarabiać w dwojaki sposób. Pierwszy sposób: czerpanie zysku z wyświetlanych reklam na naszych filmach. Drugi sposób: Content ID, czyli dopasowanie naszych utworów do filmów innych użytkowników, którzy skorzystali z naszych piosenek, dzięki czemu możemy się dopasować do ich filmów i monetyzować je i czerpać zyski z wyświetlanych na nich reklam. Jednak głównym celem YouTube'a nie jest to, żebyśmy tam zarabiali pieniądze, ponieważ jest to ciężko osiągnąć, przynajmniej na samym początku, tylko żebyśmy po prostu się tam znajdowali i mogli promować naszą twórczość. Żebyśmy mogli zbudować tam naszą społeczność. Dlatego też nie nastawiajcie się tam na duże zyski, tylko na budowę społeczności i budowę waszej marki. Jeżeli posiadasz utwory, do których ktoś może zaśpiewać bądź zarapować, to dobrym miejscem, żeby je sprzedać, są tak zwane beatshopy. Możesz tam sprzedawać w oparciu o dwie różne licencje. Pierwsza z nich jest wyłączna i sprzedajesz po prostu jednej osobie i wiadomo, musisz ustawić sobie tam wyższą cenę, no bo sprzedajesz to tylko raz na całkowicie na wyłączność i już nikomu więcej tego nie sprzedasz. A niewyłączna, to sprzedajesz sobie ten bit ile tylko zechcesz, ilu osobom tylko zechcesz i ustawiasz niższą kwotę, żeby po prostu ludzie byli zainteresowani. Trzeba się właśnie zastanowić, do jakiego utworu wybierasz jaką licencję, ponieważ może się tak zdarzyć, że o wiele więcej zarobisz sprzedając w oparciu o licencję niewyłączną, ponieważ może to się pomnożyć ileś tam razy, w zależności od tego, jak Twój bit jest dobry, a tutaj sprzedajesz tylko raz, więc musisz się zastanowić, co wybierasz, którą drogę. Jeżeli chcesz, żeby Twoja muzyka znalazła się w filmie, bądź serialu, bądź reklamie, albo w filmiku jakiegoś znanego YouTubera, to warto, żebyś zainteresował się bankami muzyki. Są to miejsca, które agregują ogromną ilość kontentu, ogromną ilość muzyki, efektów dźwiękowych, muzyki z każdego gatunku. Dlatego właśnie w nich posiadają konta największe domy mediowe, różni duzi klienci, korporacje, przeróżne firmy i tam poszukują muzyki do różnych rodzajów kontentu, jaki chcą wyprodukować. Dlatego warto, żeby się tam znalazł, pogoogluj sobie, jest tego sporo. W niektórych możesz znaleźć się tam bezpośrednio, do niektórych musisz sobie poszukać drogi, jak się tam znaleźć, ale na pewno jest to do zrobienia. Nie zniechęcaj się i ciągle, jak masz jakiś nowy kontent, staraj się do nich podsyłać. Oczywiście wszystko bardzo tak grzecznie, nienachalnie, żebyś nie lądował za każdym razem do spamu. Innym sposobem, żeby Twoja muzyka trafiła właśnie do takich produkcji, jest podpisanie umowy z firmą, która specjalizuje się w synchronizacji muzyki do filmów,
seriali, tak jak już mówiłem, i do różnych innych produkcji filmowych. Dlatego też warto się rozeznać na rynku, jakie firmy publishingowo, synchronizacyjno, tam reprezentacyjne będą mogły Ciebie reprezentować i właśnie lokować Twoją muzykę, oferować konkretnym klientom, którzy poszukują muzyki i forsować, po pierwsze, bo to jest ich właśnie zadanie, forsować, żeby Wasza muzyka mogła znaleźć się w konkretnym miejscu. Wiadomo, nie zawsze się uda. Szanse są, wiadomo, czasami znikome, czasami większe. Różnego kontentu naprawdę poszukują różni klienci, a to producenci filmów niezależnych, a to producenci największych seriali, największych stacji telewizyjnych do przeróżnych programów, więc zawsze może znaleźć się nisza dla Ciebie i możesz też dzięki nim zarobić godne pieniądze, które pozwolą się Tobie utrzymać. Możesz też oczywiście działać niezależnie i sam spróbować swoich sił, pisząc do takich producentów filmowych i przedstawiając im swoją ofertę. To znaczy, zamieścić w mailu link do paru swoich utworów albo do jakiejś paczki swoich utworów, ale najlepiej, żeby to nie był link do pobrania tych utworów, tylko do streamingu, żeby mogli sobie posłuchać bez pobierania, żeby mogli posłuchać w biegu bądź jadąc gdzieś, ponieważ są to ludzie zapracowani i naprawdę ułatwcie im robotę i dzięki temu może Wasza muzyka też zostanie przez nich wybrana. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki to rodzaj muzyki, nad jakim oni obecnie pracują projektem, jakiej muzyki potrzebują, ale nigdy nie wiadomo. Dlatego też warto być cierpliwym, wytrwałym i nie poddawać się i pisać maile do różnych osób, którzy mogą potrzebować Waszej muzyki. Takich jak producenci filmowi, youtuberzy bądź innego pokroju osoby produkujące content filmowy. Na koniec zostawiłem najlepsze miejsce do sprzedaży Twojej muzyki, czyli Twój własny sklep. Możesz poprosić jakiegoś programistę, który pomoże Tobie w stworzeniu tego sklepu, bądź możesz skorzystać z gotowych już rozwiązań, takich jak My Flash Store, który teraz zamienił się, o ile dobrze pamiętam, w Airbeat. Dlatego też warto na pewno skorzystać z tych rozwiązań, ponieważ są już one gotowe i na pewno mniej kosztowne niż usługa programisty. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie też włączyć dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, w których będę mówił o sprzedaży muzyki, jak to robić. Przedstawię też proces wydania mojej epki, więc będziecie mogli czerpać z tego mnóstwo wiedzy na temat tego, jak to zrobić. I pamiętajcie też to polecać swoim znajomym muzykom, którzy też chcą sprzedawać swoją muzykę, a nie wiedzą, jak to robić. I do zobaczenia. Najlepszego.